Dzień dobry! W dzisiejszym już trzecim odcinku ze Street Fightera fabuły. I teraz właśnie opowiem. Więc tak, dowiedziałem się, kto ma informację. Okazało się, że Chun Li, więc zawalczymy tradycyjnie. Więc no, tutaj więcej gadać. The answer lies in the heart of battle. Jak sobie coś chcę powiedzieć, że ten sezon nie jest za długi, już się zaraz skończy jakby coś. Ten sezon pierwszy będzie akurat krótki, żeby zobaczyć, czy wam się mega podoba, czy jakoś nie, czy średnio i zacznę, czy drugi wypuszczę, ale na 90% tak. Więc okej. No to Chun Li, powiedz mi swoje informacje, co wiesz. Wiesz o Zangi, mówili. Jednak coś mnie chyba okłamał. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie i że nie będę musiał wracać. Okej. Okay. Kurczę, ale fajna była jakieś czwórka. Musiała być naprawdę ładna. I ogólnie jakieś. Naprawdę musiała wrażenie realistyczne sprawiać. No dzisiaj tak, widzicie, tak sztucznie sobie wygląda. Jakby w ogóle ktoś się pyta, to gram padem. A, tak ogólnie jak zauważyliście, trochę zmieniłem ciuchy, ale to wiecie, no. Pranie i takie rzeczy, wiecie, już minęło trochę czasu, więc musiałem się przebrać w inne ciuchy trochę. Każdemu się zdarza trochę pobrudzić strój. Ja znowu się przebrałem. Dobra. Jest. No więc tak, no co, poczekajcie. Więc tak, Chun Li mi mniej więcej tyle powiedziała, że tak, okłamał mnie. I on wie dużo rzeczy. Także lecę z powrotem go zlać i może tym razem mi powie. No wiecie, no muszę znowu lecieć. Kurczę, widzicie, no. A jednak mógłbym mnie wierzyć. No nic, no życzę wszystkim miłego dnia i pa!